Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. I znowu od Hołowni. Proszę Państwa, ja nie wiem, co jest z tą trzecią drogą. Trzecia droga w ogóle, proszę Państwa, i oni nie czują obciachu. Trzecia droga, nie czują obciachu. Ja się dowiedziałem od jednej z dziennikarek lokalnych mediów, że ruch dobrobytu i pokoju to brzmi sekciarsko. No, proszę Państwa, rzeczywiście coś jest nie tak z mózgami niektórych ludzi, że słowo dobrobyt i słowo pokój w dzisiejszych czasach brzmią im egzotycznie. Nie dajmy się ogłupić, żeby takie słowa jak dobrobyt i pokój zyskały zabarwienie negatywne. A trzecia droga to nie jest śmiechu warte? No to jest śmiechu warte. Już pomijam nazwę portalu, też śmiechu wart. Nie będę tutaj zdradzał. I zobaczcie, do jakich tutaj doszliśmy schizofrenicznych poglądów, schizofrenicznych, rozdwojenie jaźni, ewidentne. Jedna półkula tak, druga półkula tak, przy czym ta gorsza zaraża te szczątki jeszcze lepszej. No i mamy, proszę Państwa, kolejną schizofreniczną sytuację. Pan Hołownia, marszałek rotacyjny, proszę Państwa, ja się cieszyłem, mówiąc szczerze, jak Hołownia został marszałkiem, no bo Czarzasty wtedy nie został, Czarzasty ma być po nim, nie wiem, czy doczeka, bo w tym tempie idzie eskalacja wojenna, że już Czarzasty chyba nigdy nie będzie marszałkiem Polski, chyba że na uchodźstwie, jak zdąży wyjechać oczywiście. A tu się okazuje, proszę Państwa, że no, tak paskudnego człowieka to ja już dawno nie widziałem. Ci wszyscy, którzy, proszę Państwa, macie po kolei w głowie, to ja rozumiem, że wy się tam do Hołowni zgłosiliście, bo czujecie, że coś ugracie, tak? Że jest jakaś tam nowy trend złożony ze starych ludzi, nie żartujmy, to są często z tych skompromitowanych organizacji, bo teraz pod nową nazwą coś będzie więcej. Nie, proszę Państwa, jesteście tylko po to, żeby tych zawiedzionych, którzy mogliby pójść w stronę antysystemu, na przykład ruchu dobrobytu i pokoju, zawrócić poprzez trzecią drogę i znowu jesteście w w tym samym układzie władzy. Znam takie przypadki, przynajmniej na kopy takich przypadków znam, więc raczej tylko oportunizm. No to się wszyscy przeliczycie, bo jak może ktoś taki jak Hołownia coś dobrego dla nas zrobić? Przecież to jest niemożliwe. Posłuchajcie, co on teraz wygaduje i co mówił nieco wcześniej. Nikt nigdy formalnie w trzeciej drodze, zawierając koalicję, nie obiecywał nikomu dobrowolnego całkowicie ZUS-u. Słyszeliście, nikt nigdy w trzeciej drodze takich gwarancji nie dawał, a Kosiniak z trzeciej drogi, czy też już może nie, bo mózg myśli inaczej, mówi, dajemy gwarancję. Dajemy gwarancję dobrowolnego ZUS-u. Będziemy bronić przedsiębiorców i mamy na to pomysł. Dobrowolny ZUS, to powiem szczerze, to my jesteśmy prekursorem. Jesteśmy pierwsi, dzisiaj to zgapiają wszyscy. Proponujemy dobrowolny ZUS. Dobrowolny ZUS dla małych firm. Jest pierwsze 100 milionów z naszym PESEL-u. Czy taki pomysł byłby realny? Ustawa jest gotowa, czeka na rozpatrzenie, więc jak najbardziej. Będziemy bronić przedsiębiorców. To my jesteśmy prekursorem. Jesteśmy pierwsi, dzisiaj to zgapiają wszyscy. Nikt nigdy formalnie w trzeciej drodze, zawierając koalicję, nie obiecywał nikomu dobrowolnego całkowicie ZUS-u. I wredność tych polityków polega na tym, że Hołownia mówi dobrowolnego całkowicie, bo Kosiniak, jego druga półkula, mówił o dobrowolnym ZUS-ie, ale nie dodał całkowicie. Gdyby Kosiniak mówił o całkowicie dobrowolnym ZUS-ie, to Hołownia by mógł powiedzieć, ale nikt z nas w trzeciej drodze nie obiecywał w pełni całkowicie dobrowolnego ZUS-u. I proszę Państwa, i tak się można ganiać w kółko. Przecież oni się zachowują jak przygłupy, dosłownie jak przygłupy. To jest marszałek polskiego Sejmu. Przypominam Państwu, że naraża nasze życie, bo jego na pewno nie jest marszałkiem, w pierwszej kolejności będzie ewakuowany i wygraża śmiercią, i to w sposób jeszcze bestialski, szefowi mocarstwa atomowego. Proszę Państwa, kto w dzisiejszych czasach śmie w ogóle, mając zdrowo pod skorupą, zagłosować albo w ogóle stawać w obronie tej organizacji? Przecież to jest głupi i głupszy, głupi i głupszy. Dowody daje na to, co w tej chwili o nich twierdzę. To są niezbite dowody. Kłamią, kręcą, łamią prawo, narażają nasze życie, wygrażając, łamiąc przepisy ONZ-owskie. Jak można na tę trzecią drogę? Ja rozumiem, że część elektoratu
Platformy na nich zagłosuje. Ale to też chyba tylko ci oportuniści, którzy chcą coś ugrać. Nic możecie nie ugrać. Już może Polski nie być, jak tego typu dwa debile będą w Polską rządziły. Jeden jest marszałkiem Sejmu, czyli teoretycznie drugą osobą w państwie, a drugi rządzi Ministerstwem Obrony. Dwa debile i kłamczuchy. Przestępcy i kłamczuchy. Proszę Państwa, oni bez mrugnięcia okiem w ogóle kłamią. I pewnie nigdy się z tego nie wytłumaczą. Może pomroczność jasną mieli. To idź się najpierw wylecz do specjalisty, są psychiatrzy, są psychologowie, a potem między ludzi i jakieś funkcje sprawować. Ale najpierw bądź zdrowy na umyśle. Przepraszam, no nie mogę. No proszę Państwa, no jakbym chciał polubić tego patafiana, to nie mogę. Jakby z mojej branży, tak, z mediów. Choć, proszę Państwa, dziennikarz, jeżeli chodzi o prezenterów, to jest zupełnie inna szarża, to jest zupełnie wyższa szarża. My, dziennikarze, którzy pracują w terenie, ktoś mi tam zarzuca, proszę Państwa, że ja tutaj, jakiś z polityków, że ja tutaj zza biurka, proszę Państwa, ja swoje wyharowałem w terenie, robiłem poważne rzeczy, uzyskiwałem naprawdę poważne informacje. To, że część z nich nie jest podpisana, to jest zupełnie inna sprawa. Swoje wyharowałem, a poza tym cały czas to robię. Więc my, dziennikarze, szczególnie śledczy, to jesteśmy wyższa szarża. My na prezenterów, no niestety, patrzymy z góry. Bo oni mają prompter. Proszę Państwa, gdy pan Hołownia na finałach Mam Talent, ja byłem na tym finale, czytał z promptera, zatrudniony za pieniądze Endemola, to ja się patrzyłem, ja nie wierzyłem, że to się wszystko dzieje. Ja jako widz wcześniej mogłem oglądać te programy, ale ja nie wiedziałem, że to jest wszystko inscenizacja. Że pomiędzy występami poszczególnych ludzi utalentowanych, to tam następuje zmiana. Państwo tego nie widzicie, bo wtedy reklamy lecą. Się krzątają sprawnie fachowcy, podmieniają scenografię i następny występuje. A jurorzy, wiecie co wtedy mówią? Ojejku, mówią, jakie to fantastyczne. Przecież wszystko mają przygotowane, przecież wcześniej były próby, rozumiecie? To są showy za miliony. W Polsce całe akcje billboardowe idą, żeby ściągnąć ludzi do telewizorów, żeby obejrzeli reklamy. Tam nie ma błędów, tam jest wszystko czytane z prompterów. Jak ja, dziennikarz śledczy i jakikolwiek dziennikarz, choćby nie śledczy, mamy takiego człowieka traktować z szacunkiem. To jest, jest taki typ dziennikarza, proszę Państwa, nie zada pytania i to nawet nie dlatego, że mu nie wolno, który tylko służy za stojak do mikrofonu. To się mówi, stojak do mikrofonu na takiego. A to jest prezenter, to jest jeszcze niżej moim zdaniem. Więc niech wam Hołownia nie imponuje. Proszę Państwa, on kłamie, to jest marszałek Sejmu RP. On nie może kłamać. Kłamie jak z nut. I stwarza zagrożenie wojenne. Wyjaśniłem Hołownię. A teraz, proszę Państwa, jak już wiemy, kim jest pan Hołownia, no to Państwu przeczytam, co twierdzi Hołownia o studniach rządu, który tworzy jego też organizacja z ambitną nazwą Trzecia Droga. Hołownia podsumował 100 dni rządu. Udało nam się zrobić więcej niż zakładaliśmy. Przez ręce i nogi opadają, co się w głowie nie mieści. Tak, tak, rzeczywiście. Nie słyszałem, żebyście zakładali, że będziecie prowokowali wojnę. To się wam więcej udało rzeczywiście. Nie słyszałem, że będziecie kłamać jak burę suki obywateli Polski, że nie obiecywaliście dobrowolnej składki ZUS. Tak, faktycznie, tego nie obiecywaliście, a robicie, bo kłamiecie. Tak, nie obiecywaliście, że będziecie kłamać. Proszę Państwa, to się w głowie... Oni zrobili więcej, proszę Państwa. No to, dobra, jak już zrobiliście więcej, to podajcie się do dymisji. Już swoje zrobiliście. Do widzenia, fora ze dwora. Na wasze miejsce jest takich jak wy, miliony, a lepszych od was następne miliony. Trzecia droga, ludzie. I proszę Państwa, jakaś rosyjska rakieta tu przeleciała znowu. No przecież to się w głowie nie mieści. I pytają tego Kosiniaka, jak to jest, że tam my jej nie strącamy, nie? Że,
że ona przeleciała. I proszę Państwa, tutaj powiem Wam szczerze, ale co z tego, jak kłamie w innych sprawach? I tu Kosiniak powiedział w miarę rozsądnie, no nie możemy jej zestrzelić, bo gdyby tam nie trafiła w cel ta antyrakieta, no to ona gdzieś spadnie. To ja się pytam, to jaka jest ta wysoka technika na to, bo proszę Państwa, płacimy jak za zboże. To są tak drogie koszty uzbrojenia, a okazuje się, że jakość jak rzut cepem w średniowieczu, że ona nie ma programu, który ją neutralizuje, że proszę Państwa, to jest minister obrony, czy powinien być fachowiec, tak? Ja się zastanawiam, czy on jako lekarz z wykształcenia, takim samym fachowcem jak tutaj ekspert od uzbrojenia. Proszę Państwa, no przecież pewne rakiety powinny za te ceny powinny mieć systemy do samoniszczenia. Nie strąciliśmy tej rakiety, nawet nie strzeliliśmy, bo ta rakieta, którą byśmy wystrzelili, to ona gdzieś by spadła i mogłaby komuś zrobić krzywdę. Proszę Państwa, ja po tych wszystkich kłamstwach tych dwóch ludzi, to ja w ogóle się zastanawiam, czy ta rosyjska rakieta kiedykolwiek tutaj na te kilkanaście sekund w polską przestrzeń powietrzną wleciała. Ja się zastanawiam, czy to w ogóle jest prawda. Ja nie mam prawa już nic brać za prawdę, co z ich ust, z tych dwóch ludzi padnie. Po tej chamskiej deklaracji nigdy nie obiecywaliśmy. I jeszcze jedna rzecz, której nie obiecywali, a zrobili. Trzecia droga. Flip i flap, pati pataszon. Trwają te protesty rolników. Bezsensowne. Nie w tych miejscach, co trzeba. Ale po to tych ludzi ze wsi wywiedli właśnie w takie miejsca, żebyśmy my potem się na nich zemścili. Żeby budować nienawiść do ludzi ze wsi. To po to jest zrobione. Rolnicy mogą się uratować, mogą zablokować huby wielkich korporacji. Są przy autostradach te huby, to bardzo by ich zabolało, bardzo by ich zabolało, ale wolą blokować nasze życie. Tłumaczymy i tłumaczcie Państwo, może to coś podziała. I blokują te drogi i proszę Państwa, znacie już niektórzy to nagranie. Przecież to się w głowie nie mieści. Nad ich głowami Kosiniak-Kamysz puszcza myśliwce. Dosłownie nad ich głowami. Popatrzcie na moment. Zaraz tu przeleci, patrzcie. Zniżył specjalnie, żeby nad tymi rolnikami narobić huku, wywołać, nie wiem, falę jakąś, zniszczyć im błędniki i podniósł samolot tuż potem, jak nad nimi przeleciał. Proszę Państwa, to jest skandal, to jest przestępstwo. Nie wolno takich rzeczy robić. Mam kilku znajomych pilotów już emerytowanych, którzy latali na myśliwcach i to jest karygodne, to jest przestępstwo. Nie wolno takich rzeczy robić. Oni mają swoje pułapy, a tutaj dokonano ewidentnego przestępstwa pod dowództwem Kosiniaka-Kamysza, ministra obrony narodowej. Proszę Państwa, to jest terroryzowanie społeczeństwa. Czy gdzieś coś, ktoś, jakieś postępowanie, panie Kamysz? Czy ten pilot dostał rozkaz, żeby to zrobić? Czy to sam z siebie zrobił? Proszę Państwa, to jest karygodne. A może to był amerykański pilot? Bo rzeczywiście armia Stanów Zjednoczonych zachowuje się w Polsce w sposób skandaliczny. Proszę Państwa, łamane jest prawo. Tam zapisu mówili, że jest łamane prawo, a to, co tu się teraz dzieje, to jest jeszcze bardziej. Ale my ostrzegaliśmy. Te następne rządy po PiS-ie będą kontynuowały te wszystkie bezeceństwa na nas, tylko jeszcze będą pogłębiały, bo po prostu czas się nam skraca. Będą musiały przyspieszyć. Oni doginają kolanem jakiś scenariusz. Nie nasz, bo godzi w nasze interesy, więc na pewno nie jest nasz. Czyjś scenariusz tu doginają kolanem. Więc nawet loty wojskowe, które w tej chwili te samoloty NATO nad naszymi głowami wykonują, one są, proszę Państwa, nie na tych wysokościach, na których powinny. To wszystko jest łamanie prawa. My musimy o tym wiedzieć. Nam się wydaje, że to, no, samolot leci. No, tak troszkę, tak 300 metrów na ziemię. Nie, proszę Państwa, on ma 5 kilometrów. Żeby lecieć.
No ale to są oszczędności paliwa, tak, bo na wznoszeniu najwięcej się energii tręci. Kwestie też bezpieczeństwa, bo jakby się grat zepsuł, to może łatwiej wylądować. Ale to jest łamanie prawa. To jest łamanie prawa. Żyjemy w takim kraju. Proszę Państwa, no to w stanie wojennym nawet takie rzeczy są nie do pomyślenia. Opowieści pilotów. Przeleciał nad stadem krów gdzieś, nad jakimś kiedyś PGR-em, za nisko i wszystkie krowy padły, które na tym polu się pasły. No to Kosiniak powinien znać tę historię. No młody jest, Hołownia też, ale to czym się w życiu interesowali? To jest, proszę Państwa, to są rządy? To są normalne rządy? Czy to są jakieś przygłupy? Ktoś się mógł oburzyć, że ja używam takich słów, ale proszę Państwa, to się dzieje. No nad głowami rolników, rolnicy krzyczą, zakryjcie uszy, tak? No i kolejna sprawa z tym dotrzymywaniem obietnic, proszę Państwa. Kwota wolna od podatku miała być podniesiona z 30 tysięcy na 60 tysięcy, żeby nie bulić od każdej złotówki podatku, żebyśmy troszkę mieli więcej swobody, tak? Budżet państwa marnuje pieniądze na przepłacanych zakupach, inwestycjach i dobrze by było, żeby te pieniądze zostały nam w portfelach, żeby rząd zaczął rządzić gospodarnie, w sposób ekonomiczny. To się da, to każdy potrafi. Oczywiście, jak się nie jest politykiem z wadą. Jak się jest politykiem z wadą, to ktoś, proszę Państwa, takie haki ma i taki polityk musi służyć wtedy temu, kto ma haki, a nie reszcie społeczeństwa. Ludzie myślą, że to jest teoria spiskowa, w porządku, dobrze, tak sobie myślcie, ale tak czy siak obietnica nie została dotrzymana. A to bardzo ważna obietnica jest, bo drenuje nasze portfele. A to nie ma żadnego znaczenia, czy to by PiS rządził na tym etapie, czy by Platforma rządziła, czy któraś z ich partii pomocniczych. Taką partią pomocniczą jest tak zwana trzecia droga dla Platformy, żeby tam miała czyste rączki. Już to Państwu udowadniam. Nie będzie kwoty wolnej od podatku w tych pierwszych 100 dniach, a to był jeden ze 100 konkretów. Dlaczego? No bo Hołownia zrobił psikusa. Bo Hołownia zrobił psikusa. Proszę Państwa, to jest taktyka chronić króla. Bo Tusk ma być czysty, ma być ten, co dobrze chce, a tu się podkłada trzecia droga. A to wszystko jest, przepraszam bardzo, umówiona gierka w mojej ocenie. Psikus Hołowni polega na tym, że debatę w Sejmie nad tym i to głosowanie, czy tę kwotę podniosą, bo to jest, proszę Państwa, jedno posiedzenie, w nocy potrafili ileś tych ustaw, tych noweli przeforsowywać, więc tu też po prostu tylko podnoszą rączki, przyciskają i mamy kwotę wolną od podatku. Ale pan Hołownia psikusa zrobił podobno, bo Tusk to by chciał nam to zrobić i przesunął na 11 kwietnia to głosowanie, a więc nie zmieści się już w tych 100 dniach. Aha. Takie to 100 konkretów, tyłek można sobie tym podetrzeć. To znowu jakby wina Hołowni, ale pamiętajcie, zasada jest chronić króla. Ja osobiście uważam, że gdyby Hołownia z tym Kosiniakiem nie obiecali, że będą chłopcami do bicia, to by ich nie lansowano w mediach. Ale obiecali, że będą chłopcami do bicia? Są, stają się chłopcami do bicia, byleby Tusk był czysty i dlatego tak to dzieje się. Cały ten rząd jest do kitu, a oprócz tego, że ta opozycja też, oprócz tego. Dlatego jest ruch dobrobytu i pokoju, normalni ludzie. Tak, tak, nie, nie. A nie jakieś tam ściemnianie, wygadywanie. Proszę Państwa, no limuzyny potrafili sobie rozpisać przetarg, prawda? Parę tygodni temu o tym mówiliśmy. Jakoś limuzyny potrafili sobie rozpisać za miliony, a tego jakoś nie potrafią. To czasu nie mają, no. Tak jesteśmy kiwani. No i zobaczcie, jacy to są ludzie. To są Mysłowice. To ktoś z Państwa przesłał na mojego Facebooka. To są, proszę Państwa, politycy w Mysłowicach. Na jakimś obiekcie sportowym, widzimy tutaj nawierzchnię tartanową, na ogrodzeniu tego obiektu powiesili swoje banery. No wiatr zawiał i z tych słupków w połączeniu z banerami stworzył się żagiel. I energia wiatru, widzicie ile we wietrze jest energii? Energii jest mnóstwo, tylko trzeba to dobrze zagospodarować. Po prostu wyrwało, przegięło te słupki,
teraz kosztów nam narobili. Zobaczcie, jaki mają pęd do władzy. Oni, proszę Państwa, oni nie są głupi, to my jesteśmy głupi. Oni jak tych banerów nawstawiają, to my myślimy, że jak ma 1 500 000 banerów, to on ma szansę. A ten, kto nie ma 1 500 000 banerów, to choćbym się zgadzał, choćbym go lubił, to nie ma szans, no bo oni nie mają tyle banerów. Proszę Państwa, bardzo często są przekroczone limity wydatków wyborczych. Nie wolno, nie wolno w kraju demokratycznym, tu do tych wszystkich, którzy krzyczą demokracja, nie wolno wydać więcej niż wolno. A oni wydają więcej. Czyli co? To jeżeli będziecie to Państwo tolerować, to nie zdziwcie się, że już niebawem wejdziemy w taką fazę kapitalizmu, że będzie jeden jakiś bogacz, który kupi wybory, tak? Bo da tyle pieniędzy, że go będzie stać, wbije ludziom do głowy, bo potężne plakaty wywiesi, a potem będziecie jego niewolnikami. I taki się nie musi starać. On, władca naszych umysłów, władca marionetek, wie, że i tak nam to wbije do głowy, i tak nam to wbije do głowy i nie musi się starać robić tego, co obiecał, zresztą w ogóle te ich obietnice wyborcze, proszę Państwa, te programy, ludzie często, program, ja chcę zobaczyć program. Co ci po programie, jak te programy nie są nawet realizowane? Że kryterium jest następujące. Ładnie wygląda, ładnie mówi, no to na niego głosujesz, bo ładnie wygląda i ładnie mówi. A później nie jest to realizowane. I to, proszę Państwa, właśnie ci, zauważyłem, właśnie ci, którzy domagają się programów wyborczych, to są ci sami, którzy potem nie egzekwują od tych polityków realizacji tych programów wyborczych. Ja nie wiem, o co tu chodzi z niektórymi wyborcami. No mamy z nimi problem, bo jest ich na tyle dużo, że później tych samych polityków wybierają znowu do władzy. Zobaczcie, dziki pęd, jak muszę swoich plakatów tu utknąć, spowodował koszty dla społeczeństwa. I co myślisz, że oni za to zapłacą? Nie, no wyższe podatki będą. Ale tylko o trochę. No ale tu o trochę. I potem się okazuje, że w Polsce są jedne z najwyższych podatków na świecie. Parę dni temu pokazywałem Państwu, ile składka, ta taka zdrowotna ZUS-owska w Rosji wynosi. Przecież to jest jakieś śmieszne kwoty. I to samo dotyczy innych krajów. Dlatego tyle bulimy. No i znowu nam jakieś zagrożenie rośnie, proszę Państwa, przez wschodnie granice. Rośnie zagrożenie. No, proszę Państwa, prezydent Białorusi, Łukaszenka, zniósł wizyt dla Polaków. Zaprasza, mówi, przyjeżdżajcie, zobaczcie, jak wygląda u nas kraj, zobaczcie, jak wygląda życie, zobaczcie, jakie są ceny. Rośnie zagrożenie. Już nie można być bardziej otwartym niż w tej chwili Białoruś. Ale rośnie zagrożenie podobno jakieś. Ja się boję, że oni coś kombinują. Więc ściągają na granicę jak najwięcej wojska. Armia zwiększa swoją obecność na granicy. I Kosiniak-Kamysz znowu mówi, że nabór do wojska idzie pełną parą. Duże zainteresowanie służbą w wojsku, a także w zasadniczej dobrowolnej służbie wojskowej. Do połowy marca już 5 tysięcy osób, które się zgłosiły do wojska w tym roku. Absolutnie rekordowe wskaźniki, powiedział Kosiniak, kłamca Kamysz. Ja mogę się nawet z tym zgodzić, bo to idzie wysterować. Wprowadzić tam na wolnym rynku, gdzie normalnie, w normalnych krajach się najwięcej zarabia, gdzie sky is the limit, tylko nie mamy żadnych ograniczeń, możemy się bogacić ile chcemy na wolnym rynku, to wystarczy tam przykręcić śrubę, zabrać ludziom nadzieję, pozwolić ustawiać kretyńskie przetargi, które rugują porządne firmy, pracowitych ludzi, to się już potem nikomu nie chce. Popadamy w biedę i, proszę Państwa, a tu furtka do wojska, przyjdź, dostaniesz 5 tysięcy na dzień dobry, możesz być byle kim. No to idzie to wysterować. Proszę Państwa, ten kryzys, który bardzo często poprzez zawyżone ceny energii uzyskują ci, którzy z nami walczą, dobrze na tym zarabiając, tłumaczyłem, spółki energetyczne w Polsce mają właścicieli, udziałowców i dobrze im się zarabia. Na Polsce, proszę Państwa, to teraz taki folwark się zrobił, że się w głowie nie mieści. Bo średnia energii na świecie to jest 15 centów. To jest średnia za kilowatogodzinę. A więc, żeby doprowadzić do takiego kryzysu, to nie, że oni są głupi.
to trzeba chcieć. To trzeba chcieć. Każdy z nas lepiej by potrafił zarządzać gospodarką niż oni. I ja myślę, że oni też by potrafili. To nie są głupi ludzie. No to mam dla Państwa przykład. Już nie pamiętam, czy podawałem, bo ostatnio posługuję się tym przykładem. Bardzo dobry przykład. Miałem 16 lat, jak oglądałem to w telewizji publicznej, tak, za PRL-u. W 86 roku miałem 16 lat. Dziś młodzież szybciej dorasta, jest mądrzejsza, ewidentnie jest mądrzejsza od mojego pokolenia, albo ja odrobiłem straty, tak? Albo tak, albo tak. W każdym razie, gdy oglądałem, proszę Państwa, pokazy mistrzów z Igrzysk Olimpijskich, to zobaczyłem łyżwiarkę, ciemnoskórą łyżwiarkę amerykańską, Debbie Thomas. Tak ją zapowiada prezenter tu jakiś mediów amerykańskich. This is going to be quite unusual. This is the champion of the world. This is the United States champion Debbie Thomas. Dziś znane są takie sytuacje z pokazów mistrzów, że ktoś dziwnie się zachowuje, ale wtedy to był precedens. W 86 roku Debbie Thomas pojechała na pokazach mistrzów, jakby jeździć nie potrafiła. A ja na to swoim 16-letnim umysłem patrzyłem i mówię, ale słaba, ale taka owaka i tak dalej, i tak dalej. I tu wyprowadził mnie z błędu polski komentator, który dla telewizji polskiej to komentował. Proszę Państwa, niech Was tutaj zmysły nie zawodzą, żeby tak źle, bo ona się tam obijała o bandy, przewracała się, żeby tak źle potrafić jeździć, trzeba być prawdziwym mistrzem. Możecie Państwo sobie znaleźć ten pokaz Debbie Thomas 1986. I tak samo jest z tymi politykami. Żeby tak źle zarządzać, to trzeba chcieć. To nie jest dzieło przypadku. To trzeba chcieć. Oni nami sterują jak zwierzętami, które idą do rzeźni i się im kanały robi i mają iść w tę stronę, a nie w inną. Oni nami tak zarządzają, bo tak chcą, bo taki jest plan. Nie wierzcie tutaj w żadną ich głupotę. To my jesteśmy głupi, bo tego nie rozumiemy. Przykład, mam nadzieję, łyżwiarki amerykańskiej Debbie Thomas powinien dać nam dużo do myślenia. Żeby tak źle potrafić jeździć, trzeba być niezłym mistrzem. No i o tych kolejnych podwyżkach energii. Wcześniej odpowiednia minister klimatu i środowiska przekazała informację, że zdrożeje nam prąd o 30 zł. Jakby teraz, proszę Państwa, taki średni rachunek 30 zł na miesiąc będzie wyższy. No ale dziś mamy to doprecyzowane, że to dotyczy, uwaga, jednoosobowego gospodarstwa i to jeszcze emeryckiego. To jednoosobowe gospodarstwo według ich obliczeń, bo przecież, proszę Państwa, oni na pewno nie obliczyli w ten sposób, że ten emeryt to będzie normalnie używał prądu, tylko że będzie ograniczał, tak? Emeryci, my też będziemy za moment emerytami. My się tak już ograniczamy, proszę Państwa, że ja to się zastanawiam, czy ci tam za granicą to się w ogóle zastanawiają, czy idzie wyżyć, tak? Przy takiej niskiej konsumpcji prądu. Ale jeżeli już będzie dwuosobowe, emeryckie gospodarstwo, to już będzie, proszę Państwa, płaciło znacznie więcej po nowych stawkach od 1 lipca. Ale jeżeli chodzi o firmy, no to będzie jeszcze więcej. Już wszyscy, proszę Państwa, oni to obliczyli od 1 lipca. To jest bardzo ważne. Już by pewnie nam chcieli to wprowadzić. I to nie dlatego, że oni by chcieli, tylko dlatego, że ktoś z zewnątrz tego wymaga, żeby nas przydusić. Iść do wojska, iść do wojska. Patrz, tam będziesz miał może nawet talon na energię. Ale chodzi o to, że 1 lipca to jest w miarę najszybszy termin po wyborach do Europarlamentu. Żeby jeszcze kampania do Europarlamentu, no w miarę nam tu jakoś tam się dla nich dobrze potoczyła. Zobaczcie, wybory się skończą, a potem mają 4 lata totalnego królestwa. Oddajcie swój głos na nich, oddajcie, bądźcie dalej tacy mądrzy, jacy jesteście.
A potem będzie, a nie mówiłem. A potem będzie, a nie mówiłem. Po europarlamencie wszystko będzie drożało i idzie to wszystko w złą stronę. Nikt się nawet nie zastanawia, ile firmy energetyczne, udziałowcy firm polskich, firm energetycznych, podobno polskich, z tego na czysto wyciągają. Nikt się nawet nie zastanawia. Co się stanie? Ekspert się zastanawia. Co się stanie, gdy Rosja uderzy na NATO? Rosja nie, nie. Proszę Państwa, no przecież wszyscy czujemy, że Rosja robi co może, żeby NATO nie włączyło się do wojny na Ukrainie. Robi co może. Ale nam mówią, że Rosja na nas uderzy. Proszę Państwa, no po to to mówią. Z jednej strony jest parcie, żeby pomagać Ukrainie. No więc wysyłają te wozy bojowe, czołgi, wszystko co tylko, proszę Państwa, stanowiło nasz majątek, to zaplecze militarne, to wszystko jest wysyłane. Potem trzeba będzie to odkupić. Oczywiście z firm amerykańskich. W ten sposób przezbrojenie nastąpi. Oczywiście na bazie gigantycznych kredytów, które trzeba będzie spłacać. Ciężką charówą, oszczędnościami. Złote lata Europy już się skończyły, to już nie wróci. Dlaczego? Dlatego, że takie były nasze decyzje wyborcze. Dlatego, że takie były decyzje. Mogliśmy uratować sytuację, a takie kraje jak Słowacja, Węgry, Serbia, przemysł odcięte, tak? To są kraje odcięte, one nie mają dostępu do morza. Gdybyśmy my w Polsce zdołali uzyskać dobry wynik, nie udało nam się podpisów zebrać w połowie okręgów. Teraz zbierzemy, ale to jest europarlament. To już nie będziemy mieli takiego wpływu. To byśmy dali wytchnienie Słowakom, Węgrom. Byśmy stworzyli szlak komunikacyjny, żeby oni nie byli dociskani, bo te trzy kraje będą rzucone na kolana. Ale nie, no postąpiliśmy jakoś tak nierozsądnie. Dobrze, no to teraz będziemy zdani na łaskę i niełaskę. Ja jestem ciekaw, co ci wszyscy ludzie, tacy mądrzy, którzy tak głosowali na te partie telewizyjne, co oni potem nam powiedzą, jak będą się mieli tłumaczyć? Co oni nam powiedzą? Czy to też będzie tam czyjaś inna wina, a nie ich? W Polsce grozi wtedy całkowity chaos. Proszę Państwa, jest ta sytuacja związana z zamachem na Krokus City w Moskwie. Proszę Państwa, 133 ofiary, śmiertelne, około 150 rannych. Tam zginęła córka kosmonautów, rodziny kosmonautów, bohaterów Rosji. Zamordowali. Strzałem w głowę 10-letnia dziewczynka została dobita. To nagranie z tym gardłem podrzynanym i w ogóle to bestialstwo tych czterech terrorystów, zaledwie czterech terrorystów. 2000 ludzi było w tym centrum handlowym, przy czym też byli ludzie z ochrony i ze służb. Sam widziałem człowieka w tym mundurze OMON-u z pistoletem i z psem. I czterech ludzi opanowało 2000 rzeszę obywateli Rosji. To, co oni tutaj piszą o tej obronie cywilnej, że nie ma obrony cywilnej i Polsce grozi chaos, to jest, proszę Państwa, już chyba, nie wiem, takie urabianie też nas. Cały czas uważam, że są ludzie w Polsce, których Państwo musicie gwałtownie zaprzestać słuchać. Gwałtownie. Tutaj do nich należy pan Gadowski, który groził i to już poszło, proszę Państwa. On musi teraz to naprawić. Groził Ukraińcom, że jak będą fikali, to u nas są ich kobiety i dzieci. Proszę Państwa, to jest bardzo poważna groźba i moim zdaniem zapowiedź czegoś. Ktoś zabiega o to, żebyśmy się połączyli, tak? Z tym tam. Teraz nagle się okazuje, że ruch można zrobić z tym ruchem, gdzie jest Gadowski. Proszę Państwa, my mamy jako ruch dobrobytu i pokoju iść wspólnie do europarlamentu dla jakiejś tam idei, dla niby lepszego wyniku, jak po europarlamencie może tu nam wojna domowa powstać? A jeżeli ktoś te kobiety i dzieci ukraińskie tutaj zacznie terroryzować, widzicie, jaki dziki zachód się u nas robi, myśliwiec leci nad rolnikami i nagle się okaże, że ich mężowie, bracia, synowie dostaną tutaj karabiny. A jest ich tutaj z milion, tak?
to skoro 4 osoby były w stanie steroryzować 2000, to sobie obliczmy, jak niewiele potrzeba, żeby ta wojna skończyła się krwawo dla nas. Naprawdę niewiele potrzeba. A jeżeli są magazyny z bronią, a ja uważam, że są, co jakiś czas wychodzi jakaś amunicja, jakiś granatnik, jak granatnik, to są oficjalne dane. Mnóstwo broni zniknęło z Ukrainy. Ona gdzieś jest. A tu Gadowski wygraża Ukraińcom. Ja szanuję każdy naród, każdego naszego sąsiada. Nie jestem wcale zakochany, absolutnie. Wiecie Państwo, jaki był mój stosunek do Ukraińców, ale dziś się sytuacja zmieniła. Dziś musimy być odpowiedzialni za społeczeństwo. To co? A to wasze matki, wasi starsi już rodzice, dziadkowie, to wy ich obronicie? Czym? Proszę Państwa, taka akcja będzie bardzo zorganizowana. Jeżeli ktoś ma tu plan na nasz kraj, jak się nie uda sprowokować wojny między Polską a Rosją, to proszę Państwa, na bazie wojny domowej, takiej zawieruchy, to ona sama, ta wojna się zrobi. Wystarczy, że opanują miasta, jednostki wojskowe, zaczną strzelać w stronę Rosji, mamy wojnę normalną już wtedy. A kto nas obroni? Co jakaś policja, jakimś transporterem opancerzonym powiedzie, po to są granatniki właśnie, po to te granatniki tu są w Polsce. To już komendant nawet pokazał, ile taki granatnik, nawet jak nie wybuchnie, potrafi, tak? Przebija 2 stropy. Na szczęście nieuzbrojony został wtedy, bo za krótki dystans pokonał. Już tam by ludzie zginęli w tej komendzie. Nie damy rady. Tylko nas uratować może tylko spokój. No i oczywiście głosowanie na ruch dobrobytu i pokoju. Obrona cywilna, proszę Państwa, dajcie spokój, dajcie żyć. Przecież my już nic nie zdążymy zrobić, żadnych schronów. Już nic nie zdążymy zrobić. Dziś tylko spokój nas może uratować. Nie wygrażamy nikomu. Jesteśmy pokojowo nastawieni. To była niezła intryga. To była niezła intryga. Dziś ci Ukraińcy, którzy są wybijani, mają mówione, że my im nie pomogliśmy, a oni nas bronili. Tam rośnie nienawiść. Ktoś ich może użyć przeciwko nam. A u nas jeszcze się, proszę Państwa, w tej chwili jest ci sami ludzie, którzy nakłaniali Ukraińców do walki, a nie do dogadania się. Załęski twardo, nie będziemy rozmawiać z Putinem. Dziś ci sami ludzie mówią, że oni sobie tu nie życzą Ukraińców. Że tu przyjadą Ukraińcy, którym cały czas wojna w głowie, że oni mają odruchy. Proszę Państwa, słyszałem takiego eksperta. W jakimś małym Fiacie jechał z jakimś dziennikarzem i coś rozmawiał. Proszę Państwa, no to są ci sami ludzie, którzy pchali Ukraińców, a dziś mówią, że oni sobie tu ich nie życzą, bo różnie może z nimi być. Nie widzicie, że to jest intryga? Dziś musimy mieć dobre stosunki z Ukraińcami. Niestety dziś taka jest sytuacja. Czy ich kochamy, czy ich nie kochamy, to jest w naszym interesie. Mam to przemyślane. Proszę, jak ktoś nie wierzy, to trudno. To kogo potem będziesz winił? A jak się ten scenariusz sprawdzi? Proszę Państwa, w sprawach dotyczących życia tu nie ma teorii spiskowych. Tu trzeba wszystko brać pod uwagę i się odpowiednio zachować, a nie iść na konfrontację. Źle widzę, jakikolwiek konflikt, źle widzę dla nas. No i mamy tę sytuację w Krokus City, pod Moskwą. Wiecie Państwo, oni są tam teraz przesłuchiwani. Zdaniem Rosjan, ja cytuję, proszę Państwa, Rosjan. Przechodzą bardzo brutalne przesłuchania. To jak Rosjanin mówi, że to są bardzo brutalne przesłuchania, no to rzeczywiście muszą być brutalne. I wyśpiewali wszystko. Widzieliście Państwo, jak się trząsł jeden, tak? Jak zwierzę przed śmiercią. Jednemu to nawet tam gałka oczna wyskoczyła. Ale oni na ojomie, podłączony do aparatury, i oni go przesłuchują. No okazało się, że to są obywatele Tadżykistanu. Mówią po tadżycku, muszą mieć tłumaczy, wszystko i tak dalej, i tak dalej. No a ja co czytam w polskich mediach? Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tadżykistanu, udział naszych obywateli w zamachu to fake news.
Państwa, no to jest poziom polskich mediów. I ważna sprawa, 8 marca ambasada brytyjska, ambasada amerykańska, nawet szwedzka, poinformowały swoich obywateli, żeby nigdzie nie wychodziły. Proszę Państwa, to jest oficjalna, żaden fake informacja. Pełno jest informacji na ten temat w polskiej, nawet prasie i na świecie. Ostrzegły ambasady krajów zachodnich, krajów NATO, żeby obywatele ich nie korzystali na terytorium Rosji z miejsc publicznych, dużych skupisk ludzi. Skąd wiedzieli? Rosja wystąpiła do ambasady Szwecji, żeby ujawniła informację, skąd ambasada Szwecji wiedziała o zamachu. Ambasada Szwecji nic nie mówi. Rząd Szwecji nie zamierza się, proszę Państwa, tłumaczyć, skąd miał takie informacje. Na moim Facebooku jest opublikowany film Naziści w CIA. Proszę Państwa, no niestety, to są fakty. Fakty już historyczne, ale te rzeczy po czasie powychodziły. W czasie bieżącym, kiedy CIA organizowała przeróżne zamachy, zamachy stanu, to nie było takie oczywiste. Potem dziennikarze amerykańscy poudowadniali. A teraz to co, CIA nie robi takich zamachów, nie organizuje? Skąd wiedzieli, że będzie zamach? Ja uważam, że było to tak. Rozmawiałem z jednym z naszych kolegów i mówię, no przecież jeżeli taki komunikat wyszedł z ambasad krajów NATO na terenie Rosji, no to znaczy, że oficjalnie Kreml musiał też być o tym powiadomiony, że też na pewno wysłali. I potem znalazłem potwierdzenie, że rzeczywiście ambasada brytyjska i amerykańska powiadomiły, że może być zamach. I z tych nagrań, które oglądamy w internecie z Krokus City, być może, że właśnie Rosjanie byli przygotowani na taki zamach. Ale nikt nie spodziewał się 4 desperatów z kałasznikowami. Najprawdopodobniej te szczątkowe informacje, które dotarły do Rosji, spowodowały reakcję władz rosyjskich, bo w Krokus City widziałem gościa w mundurze OMON-u, taki tam niebieskawy jest ten mundur, te ciapki w kamuflaż, z psem i z krótką bronią. Psy, materiały wybuchowe i tak dalej, i tak dalej. Najprawdopodobniej Rosja spodziewała się zamachu, ostrzeżona przez kraje NATO, formalnie ostrzeżona, żeby nie było, nie wiedzieliśmy, a nie powiedzieliśmy, ale miał być to zamach bombowy. Stąd te wszystkie awaryjne drzwi były pozamykane, żeby czasami ktoś od zaplecza czegoś nie wniósł, jakieś bomby i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że wiedziano, w Rosji wiedziano, że może być taki zamach? No, uważam, no to już jest oficjalnie, ale nie przewidzieli, że to będzie tego typu zamach. Bo kto się spodziewał strzelców z bronią automatyczną w takiej instytucji rozrywkowej? W mojej ocenie było to tak. Ale kto ten zamach obmyślił? No to już poniekąd informacje, ale to z Rosji, proszę Państwa. Możemy w to nie wierzyć, bo to z Rosji informacja, to możemy w to nie wierzyć. Ale jest to informacja dość spójna. Już ją Państwu przedstawiam. Jest prawdopodobne, że w najbliższej przyszłości zostanie potwierdzone przynależność, jaka była przynależność powiązania, ja to tak rozumiem, tłumacz Google'a, terrorystów z Narodowym Sojuszem Tadżykistanu. Dlaczego akurat z nim? Wiadomo na pewno, że rekrutację ze względu na tam kasę, którą dostali, w Rosji prowadzi Krajowy Związek Migrantów Tadżykistanu, że to już wiadomo, że jakoś tam to było organizowane, będący częścią sojuszu, tej całej organizacji. Organizacja ta jest również uważana za ekstremistyczną w swojej ojczyźnie, czyli w Tadżykistanie. Związek ten zapewnia mieszkania i żywność, wikti opierunek dla uśpionych komórek radykalnych Tadżyków w Rosji. No, Rosja ma w miarę dobry chyba wywiad. Agenci są zarządzani przez brytyjską agencję wywiadowczą MI6
i karmienie z jej ręki. Związek ten powstał w 2018 roku w Warszawie z niezabitych tadżyckich bandytów ISIS, którzy uciekli z Afganistanu. Właściwie to ci terroryści nie chcieli przedostać się do Ukrainy, to już dziś wiemy z tych brutalnych śledztw, tylko chcieli przedostać się do Polski, czyli wrócić tam do tej organizacji, która, i to proszę Państwa, sprawdźcie sobie, która została zawiązana w Warszawie, czyli Krajowy Związek Migrantów Tadżykistanu, byłych bojowników ISIS. Pamiętacie, jak mówiłem, że z falą imigrantów zbrodniarze wojenni też do Europy wpłyną? No, się wtedy wydawało bardzo pojechana teoria. Ale później niemiecka BND potwierdziła, że wśród tych ludzi, którzy w tej fali uchodźców, tam około 2015 roku i później nieco przyjeżdżali do Europy, że są ludzie o kryminalnej przeszłości. Potwierdzili to niemieccy funkcjonariusze służb. No i co? I znowu Warszawa, tak? I oni rzeczywiście uciekali w stronę Ukrainy. Zełenski mówi, my z tym nic wspólnego nie mamy. Stany Zjednoczone od razu wydało oświadczenie, że to ISIS było. Skąd wiedzieli? I z przesłuchań, proszę Państwa, za parę dni będziemy najprawdopodobniej wiedzieli wszystko w szczegółach. Aczkolwiek ten, kto zaplanował ten zamach, przygotował się na ewentualną wpadkę, choć nie do końca. Proszę Państwa, były takie sytuacje w tych grach szpiegowskich, że kiedyś jeden facet został wysłany nad Związek Radziecki samolotem szpiegowskim. Samolot został strącony, ale ten pilot przeżył. Pamiętacie słynną aferę? I dopiero wtedy opowiedział, jak było. I najprawdopodobniej ci wtedy z CIA, którzy go wysłali na lot szpiegowski nad Związkiem Radzieckim, uważali, że on po prostu zginie. I pewne informacje znikną razem z jego śmiercią. I najprawdopodobniej tutaj też tak miało być, że Rosjanie sami mieli ich zabić. A tu się okazuje, że jednak przeżyli ci terroryści. I uważam, że może być ciekawie. Co prawda z pierwszych tych ich zeznań wynika, że oni tam nic nie wiedzieli, ale to, proszę Państwa, to w rosyjskim śledztwie to na pewno wyjdzie, czy oni coś wiedzieli, czy nie. Bo mówili, że poznali się przez Telegram, przez komunikator Telegram i nie wiedzą, kto był wcześniej. Może tak, może nie, ale to wszystko pewnie będzie sprawdzone. Ze wstępnych już informacji ze strony rosyjskiej wynika, że była to organizacja terrorystyczna wspierana przez inną organizację, która się zawiązała w Warszawie. I to jest dla nas bardzo, bardzo bolesne i niepokojące, gdyby się potwierdziło. Ale na przykład Ukraińcy, bo cały świat rzeczywiście wysłał kondolencje do Rosji. Co prawda, proszę Państwa, na drugi dzień jeszcze dym nie opadł z Krokus City, a na Krym zostało wystrzelonych kilkadziesiąt, największy jak do tej pory zamach rakietowy, kilkadziesiąt rakiet tych bomb skrzydlatych Storm Shadow brytyjskich. Przecież to jest jak plucie dosłownie w twarz. Proszę Państwa, świat jeszcze śle kondolencje, a Ukraińcy od razu bombardują, przy czym obiekty też cywilne. Przecież to się w głowie nie mieści. To jest cały czas ta taktyka prowokowania Rosji. Idźcie dalej, bo my nie mamy czym straszyć. A Rosja, jak zwykle, wyciera ślinę i front stoi w miejscu. Powtarzam, pokój jest wtedy, kiedy giną Rosjanie. Ale to się, proszę Państwa, może w końcu źle dla nas skończyć. Bo ta cierpliwość już dawno uważam, że powinna być wyczerpana. Proszę Państwa, 8 lat bombardowania Doniecka? 8 lat? No przecież w międzyczasie, jak się proklamowały Doniecka i Ługańska Republiki Ludowe, to mieliśmy normalne, dobre stosunki z Rosją. Przecież to, halo, to tylko awantura była w 2015 roku. I tu z Rosją, nie, tu wojsko wysłać, zarządów Platformy Obywatelskiej krzyczeli. A potem były normalne stosunki, tak? Przy czym rząd Platformy dalej miał jeszcze na końcówce poprawne stosunki. Oprócz tej szczekaniny, potem rząd PiSu miał poprawne stosunki, a 8 lat był Donieck bombardowany. Tam 10 tysięcy ludzi chyba zginęło. Kilkaset dzieci.
No i w końcu doszło do tego. I tak, i teraz jest tak samo. W końcu dojdzie do bardzo poważnej prowokacji i Rosjanie już nie będą wycierali śliny. To zawdzięczamy naszym politykom, czyli naszym wyborom. Co robią Ukraińcy? No, nie współczują. Do jakiejś gry swojej, nie wiem, czy to jest Counter-Strike, czy coś innego, dołożyli, proszę Państwa, tą scenę z tej sali widowiskowej z Krokus City. Możecie sobie chodzić i strzelać do ludzi i podżynać im, proszę Państwa, gardła. To od razu dołożyli wizualizację tej sali nawet. Proszę Państwa, to są te wartości europejskie? Tak? To ci Rosjanie to są dzicy? Tak? To tak jest? I inna sytuacja. Mi się, proszę Państwa, nie chciało uwierzyć. Jedna z knajp o wdzięcznej nazwie Ofensywa ma w swoim menu, to proszę Państwa, knajpa z Kijowa, ma danie, zestaw Krokus City. Od razu się pojawiło w menu za 249 hrywien i tu mamy zdjęcie palącego się centrum handlowego, bo jak oni zabili tych ludzi, to podpalili potem jeszcze to centrum. Ileś dziesiąt osób to zginęło od pożaru lub udosiło się na przykład w windzie od dymu, tak? To proszę Państwa, od razu to jest jak ludożerstwo. To jest jak ludożerstwo. Od razu śmieszna oferta. Ja myślałem, proszę Państwa, że Rosjanie to żartują, że oni no aż nie chciało mi się wierzyć, że nie nas puszczają Rosjanie fake na Ukraińców, albo ja po prostu nie zdołałem czegoś tam potwierdzić, ale ja, proszę Państwa, znalazłem www.ofensiva.ps.me i proszę Państwa, rzeczywiście jest knajpa, już Państwu pokazuję, tu jest do niej kontakt, Kijów, godziny otwarcia, raboci gadziny od 15 do 22.30 i oni tu mają w swojej ofercie różne rzeczy, jakieś ichniejsze dania, zupy. I mają rzeczywiście zestaw Krokus City. W skład tego zestawu 400-gramowego tu wchodzą składniki, to sobie można po ukraińsku. Proszę Państwa, to jest jak ludożerstwo, to jest jak kanibalizm dosłownie. To są wartości europejskie. I pułapka też, w jaką Niemcy wpadną, my wpadniemy. To jest oficjalnie wirtualna Polska, bo przecież jeszcze do niedawna takie treści to były zakazane. Przemoc ze strony cudzoziemców. Wirtualna Polska pisze, że w Niemczech, proszę Państwa, pokazali zatrważające dane, że cudzoziemcy, imigranci, znaczy, straszną przemoc. Prezentują i rząd pana Scholza oczywiście nie może nic z tym zrobić, proszę Państwa. Nie może nic z tym zrobić, bo wolność przecież jest, nie? Proszę Państwa, może, tylko nie chcę. I ja uważam, że będzie tak. Te przestępstwa są po to, żeby ludzie znienawidzili pewne grupy społeczne. Tych imigrantów, którzy tam przyjechali, którzy wcześniej byli określani jako ciemnoskórzy, że to typisch Deutsch, że to typowy Niemiec, tak? To niech popełniają te przestępstwa. Rząd nie ma pieniędzy może, no Niemcy nie mają pieniędzy oczywiście, żeby później było lepsze przyzwolenie do zwiększania armii. To my tu pracujemy, oni nas okradają, to niech idą oni na wojnę. To po to jest, ale to już jest przyzwolenie do wojny. To już jest przyzwolenie. Jest sterowane i tak ma być. Tak samo jak zapowiadałem, że sterowanie jest też nami i nie tylko nami, w ogóle w krajach złotego miliarda. Zaraz rozećpają Japończyków i inne kraje. Proszę Państwa, 73,4% Polaków chce dekryminalizacji marihuany. To najnowszy sondaż Centrum Badania Opinii Społecznych. To proszę Państwa, to już... My nie mówimy już tu o medycznej marihuanie. Jak wiem, komuś się tam nie spodoba. Trudno. Po tym pójdą grubsze rzeczy. To jest krok po kroku. Dojdziemy do takiej sytuacji jak zniewolone Chiny.
Będziemy grube narkotyki mieli legalne, bo mamy być zaćpani, mamy się nie interesować, a wtedy takiego zaćpanego nawet żandarmi łatwiej złapią i odstawią na front. 73,4. Jaka jest struktura społeczna, proszę Państwa, w Polsce? Ja rozumiem, że dzieci w tej sądzie nie brały udziału. No, pewnie nie. To proszę Państwa, to emeryci też, zrozumcie to. To 26,6% Polaków no, nie chce. Chce, żeby była nielegalna. Ale to by oznaczało, że nawet emeryci chcą, proszę Państwa, ćpać, żeby było to wolne. Do tych wszystkich zwolenników ćpania, nasi wspaniali wolontariusze, ludzie, uczestnicy ruchu dobrobytu i pokoju, którzy przyjechali tu w kampanii pomagać we Włocławku, roznosić wizytówki, byli na włocławskim Śródmieściu. O ile z normalnymi ludźmi da się rozmawiać, tu jest kandydat, taki komitet, KWW Macieja Maciaka, sam kandydat na prezydenta, to byli przerażeni ilością ludzi zdegenerowanych na włocławskim Śródmieściu, od których tak capiło marihuaną i byli jak po użyciu marihuany, którzy mówili, ja mam wywalone, ja nie idę na wybory. Proszę Państwa, nie dajmy sobie wmówić, że to jest rzecz korzystna dla jakiegokolwiek narodu. To spowoduje poważne straty. To przypadek, że z normalnymi, niećpiącymi ludźmi można negocjować, można promować wybory kandydatów, a tamci mówią, stojąc w bramach, ja mam wywalone, nie podchodź nawet do mnie z tą ulotką. Proszę Państwa, zrozummy to. Jest legenda, jakieś fejkowe dane się publikuje. Będziemy zaćpanym narodem, zrobią z nami wszystko, co chcą. A gdy przyjadą niećpiący, zradykalizowani, dostaną broń, to proszę Państwa, tym łatwiej nas będzie załatwić. My nie będziemy świadomi tego, co się dzieje. Ja walczę o nasze dobro. Może i się mylę, ale szczerze chcę naszego dobra. Staram się wszystkie za i przeciw przeanalizować. Jak zdekryminalizują marihuanę, to nie mamy już żadnych szans. Proszę Państwa, politykom będzie w to graj. Politykom będzie w to graj, bo oni przez swoich ludzi, a wiem, po prostu dadzą po 50-100 zł i na nich zagłosują. O, to będzie motywacja. Bo sobie ileś działek marihuany wtedy kupi. Cel w życiu, ćpanie. To nie jest w naszym interesie, żeby marihuana była legalna. To nie jest w naszym interesie. Ja znam pogląd, że to rzeczywiście tam mafie, tam, które narkotyki rozprowadzają, że to CIA te narkotyki rozprowadza i kontroluje, że to jest cios w ich interes. Nie, proszę Państwa, to już... Może kiedyś, gdyby nie było zagrożenia wojennego, a dziś to już jest zupełnie inna sytuacja. Dziś to ćpanie marihuany nie powinno mieć przyzwolenia społecznego. Ale proszę Państwa, sondaż wyszedł taki. Nie wierzę w ten sondaż. Nie wierzę w ten sondaż. Nikt z mojego otoczenia nie zażywa marihuany i nie jest zwolennikiem. Jednej osoby zapytałem, powiedziała, że nie ma zdania. Ale tu 73,4 chce dekryminalizacji marihuany. Skąd oni te sondaże biorą? Przecież to jest sztucznie nakręcany trend, żeby ten, kto chce normalności, żeby społeczeństwo nie było zaćpane, pomyślał sobie, nie będę nienormalny, no skoro wszyscy chcą, a dobra, to niech będzie też. Nie, nie wolno. Krok po kroku. Właśnie w Niemczech od 1 kwietnia dekryminalizują marihuanę, proszę Państwa. Zobaczycie, co się z Niemcami stanie. A to już przed nami. I to, mimo że nie obiecywali, to oni to wprowadzą. Hołownia powie, robimy nawet więcej. I ważne, walczę od początku programu, musisz to wiedzieć. Proszę Państwa, z tymi bzdurami lewicowymi, prawicowymi.
To są bzdury, nie słuchajcie tego, nie ma czegoś takiego, to są bzdury. Lewicowe organizacje, lewackie organizacje, wymyślali jakiś taki głupot, proszę Państwa. To wszystko, tak wygląda kapitalizm, że się różnymi ideami walczy z konkurencją. Jeżeli w jednej firmie uchwalą budżet, żeby wykończyć konkurującą z nimi firmę i wynajmą fachowców, którzy będą buntowali pracowników w tej drugiej firmie, umówią się, tak? Że ale wam tu jest źle, patrzcie, w tamtej firmie to mają większe pomieszczenie, a tam mają telewizor, a wy tu nie macie. To lewicowe standardy, tak? Większy socjal. Ale to jest prawicowe, kapitalistyczne w zasadzie podkładanie nogi konkurencji. To na tym to polega. Dowód. Proszę Państwa, aż się dziwię. New York Post o tym pisze, bo gdyby nie Amerykanie, to można by wątpić. Była żona Jeffa Bezosa, to ten facet od Amazona, tak? Przebrzydle bogaty kapitalista. Przebrzydle. Jego żona przekazuje 640 milionów dolarów darowizny, ja to cytuję tylko z New York Post, żeby nie było, że ja tutaj jakieś grupy pognębiam. 640 milionów dolarów darowizn na rzecz grup skrajnie lewicowych, wspierających imigrantów, przestępców i transpłciowych sportowców. Żeby to po coś im jest potrzebne? To się zastanówmy, po co taki kapitał jest składziony. Ktoś powie, że to na cele humanitarne. Guzik, prawda. Guzik, prawda. Korporacje, proszę Państwa, już są te wielkie, na takim etapie, że one już planują, jak w ogóle ludzi nie zatrudniać. Więc jak zrobią rozwałkę mentalną, umysłową, kulturową u swojej konkurencji i ona padnie, to przejmą ich rynek. Przecież to jest proste. To po to jest. A z drugiej strony, proszę Państwa, no przecież kilka tygodni temu też od dziennikarzy amerykańskich, których bardzo wysoko oceniam, dowiedzieliśmy się, że pan George Soros na skrajnie prawicowe z kolei organizacje przekazywał pieniądze. I te skrajnie prawicowe, te szurskie i skrajnie lewicowe szurskie, one, proszę Państwa, ze sobą prowadzą wojnę, a my, zamiast być tylko spokój nas uratuje i oceniać jednych za kretynów i drugich za kretynów, zresztą, proszę Państwa, to nawet więcej niż kretyni, to są zwykłe luje, które biorą pieniądze, normalnie by sobie nie poradziły na wolnym rynku i odgrywają swoją rolę turbopatriotów, narodowców. Pieniądze Sorosa. A Kołomojski na Ukrainie, miliarder, no wspierał nacjonalistów, proszę Państwa, ci z Azowa, ci naziści, to jest skrajna prawica z kolei. To jak to, Żyd wspierał, bo mają nas mają wojnę sztuczną toczyć. My powinniśmy być mądry środek, mądre centrum i tylko to, co się opłaca. W ogóle to jest wszystko popieprzone, bo jak patrzę na tę polską prawicę, na te marsze różne tam, to proszę Państwa, to tam obdartu, tam proletariat chodzi. Co ma proletariat wspólnego z prawicą? A ci z kolei, co są po lewej stronie, ci tam z tej partii lewica, to proszę Państwa, oni mają potężne zakłady w pracy, to są bogaci ludzie. I oni się nazywają lewica, a obdartusy proletariat się nazywa prawica. Rozumiecie coś z tego? Przecież to wszystko jest pomieszane. Nie ma czegoś takiego jak prawica i lewica. Albo coś jest zdroworozsądkowe, mądre, albo jest głupie. Proszę bardzo, kapitaliści sponsorują lewicę. Tak za darmo, tak za darmo, na pewno. Nieciekawa też informacja, robi się bardzo źle wokół Polski. Myślę, że to jest przygotowanie pod to, gdyby to była wojna i byście Państwo tam uciekali, to żeby społeczeństwa krajów, do których wyjedziecie, uciekniecie przed wojną profilaktycznie, ale róbmy wszystko, żeby jej nie było. Ruch dobrobytu i pokoju, powtarzam, to żeby później łatwo było pocofać, żeby niemiecki, hiszpański, portugalski sąsiad, tu Polak mieszka, to ten nazista, tak, to po to jest robione. I mamy takie artykuły, jak przypominajki, i to też w Polsce nam przypominają,
o tym, jak niemiecka telewizja oskarżyła Polaków o mordowanie niemieckich jeńców na Monte Cassino. A, to Polacy, ci mordercy jeńców. No, to jest nagonka na nas robiona. Dlatego nie mogę się pogodzić z tym, co prezentuje Grzegorz Braun. Że to nieważne, czy on ma rację, czy on nie ma racji. Nie wolno się tak zachowywać. Bo to potem będzie biło w nas, Polaków. Na obczyźnie oczywiście. Bo tutaj w kraju to i tak mamy przerąbane. Ale będziemy ich wtedy opłakiwać, a przyczyna jest prosta. Ktoś ma dobrą opinię, to wszędzie będzie lubiany. Na tym to polega. Dbajmy o dobrą opinię. Ci wszyscy, którzy się zachowują skandalicznie, a są osobami publicznymi, bo co innego ten luj tam, co jeździ na tym wózku w Warszawie, co Państwu mówiłem, to nikt na niego nie zwraca uwagi. Ale jak jest osoba publiczna, ona reprezentuje nas, ona musi się zachowywać, ona musi stwarzać pozory. I tak dość mocno jesteśmy obsobaczeni. I na przykład tu jakiegoś Żyda użyli do właśnie takiego szkalowania nas, który mówi, że jego ojciec tak się nie bał Niemców, jak się bał Polaków. No to ktoś położył kasę. Zaczynamy skakać, PiS zaczął skakać, jakieś reparacje od Niemiec, jakieś atakowanie, proszę Państwa, sąsiadów, no to oni nam odkopną z nawiązką. A to po to, ja to czuję, że gdy będzie źle i ci, którzy mają możliwość wyjechania, bo nie wszyscy mają możliwość wyjechania, żeby później szybciej byli zawróceni, żeby byli ograbiani, żeby byli, proszę Państwa, bici. To się wszystko, to się, historia kołem się toczy. To się na nas zemści jako Polakach. Zobaczcie, no. Żyd zaświadcza, że, i to jeszcze profesor, proszę Państwa, Jan Grabowski, tak? Że byli Polacy gorsi, no. Że najwięcej odznaczeń sprawiedliwych wśród narodów świata to Polacy. Co oni kłamią? To Tok FM to, proszę Państwa, za taki artykuł, to ja nie wiem, chyba jakiś paragraf jest, nie? Ciekawostka przyrodnicza, mówiłem wielokrotnie, ci z Państwa, którzy do mnie dzwonili, tam miałem kilka takich telefonów od poważnych inwestorów, żebym się zajął problemem suszy w Polsce. Ja, proszę Państwa, tego problemu suszy nigdy nie widziałem. Jak tam od czasu do czasu coś przysuszyło, to proszę Państwa, to nie od razu, żeby cała Polska się kosztowała na jakieś zbiorniki retencyjne, które w ogóle jeszcze nic mogą nie dać. To takie tylko mydlenie oczu. A może wiedzieli, jak będzie się zachowywał klimat, wybudowaliby, proszę Państwa, zupełnie bezsensowne, nic nie dające zbiorniki retencyjne, a klimat teraz jest taki, że żeby powiedzieli, a jednak to, widzicie, te miliardy złotych, które poszły na zbiorniki retencyjne, dały porządny efekt, ale nie wybudowaliśmy zbiorników retencyjnych. No i dziś Onet pisze, czegoś takiego w pogodzie jeszcze nie było, zniknął nam poważny problem. No chodzi o to, że, proszę Państwa, jesień, zima okazały się w Polsce bardzo wilgotne, z tego powodu niemal całkowicie zażegnana została susza. No, samo się zrobiło, tak? Ale mogliśmy, 2-3 lata temu było takie parcie, żeby te zbiorniki wybudować. I proszę Państwa, no oni pół roku by te zbiorniki postawili, byśmy mieli większe podatki, większe, i by się okazało, że to dzięki zbiornikom. Spokojnie, niech nie sieją paniki, bo to nieraz czuć właśnie ten trend, te tendencje. Jeszcze jest ciekawa analiza dotycząca tego, dlaczego Francja w tej chwili tak agresywnie chce atakować Rosję, proszę Państwa. No jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o biznes. Pamiętamy sytuację z Nigru ostatnio, gdzie wykopano Francuzów, że nie życzą sobie, żeby ten kraj był de facto okupowany przez Francję. Tam ci żołnierze francuscy papa im powiedzieli, Rosja tam daje wsparcie i Nigerii, i Nigrowi. I proszę Państwa, tu jest fajna analiza, bo właśnie prawdziwym powodem tej agresji Francji w stosunku do Rosji, że tam wyślemy naszych żołnierzy, to jest po prostu zemsta za to, że Francja traci neokolonię, że chce się odegrać. Być może to pan Macron tak specjalnie robi, żeby uspokoić nastroje ze względu na straty francuskie, jakie ponoszą, bo nie mogą już ssać tych krajów. Na kronika24.pl czytamy, że 5800 tirów pełnych drewna wyjeżdża z polskich lasów każdego dnia.
ogromne ilości. Platforma Obywatelska, zanim straciła władzę w 2015 roku, no to pamiętamy, było to kombinowanie, że chcą sprzedać lasy. Nie, proszę Państwa, no drewno chcą wyciąć, tak? Z drugiej strony, fajnie by było, gdyby te lasy nie były wycinane, bo jakby te atomówki tutaj lądowały, no to przynajmniej jakiś opór ściana lasu będzie stawiała, tak to ten podmuch będzie silniejszy. Mamy te 100 dni rządu. Wydało się, że, proszę Państwa, blisko 6 tysięcy tirów dziennie. Trzebiona jest Polska, jakby tu jakaś wojna miała być, to drewno miałoby być spalone, te lasy, że już lepiej je szybciej pozabierać zawczasu, to coś mi się wydaje, że to chyba może być coś z tym wspólnego. Proszę Państwa, no, drewno wywozić do Chin? To dziwne strasznie. O, Chiny będą bezpieczne. Jakiś czas przynajmniej. No i od razu mamy, proszę Państwa, reakcję rządu. Nie mieli 100 dni czekali. Rząd ukróci eksport drewna do Chin. Do Chińczycy, proszę Państwa, nas... Nie. Polscy politycy, lasy państwowe, które pomagają. Tylko to Chiny są... winne, że Polacy lasy wycinają. Wszystko, co tylko można źle o Chinach czy o Rosji, to trzeba powiedzieć. Nawet gdyby to ich ręce robiły. Jeszcze parę słów o tym zamachu w Crocus City, jego skutkach, pokłosiu. To jest, proszę Państwa, zdjęcie z Estonii, ze stolicy. Ryga jest stolicą Estonii. Ludzie zaczęli tam kwiaty pod ambasadą rosyjską składać, a policja im tego zabrania. To a propos wartości europejskich, tak? No ludzie się solidaryzują jednak, proszę Państwa, blisko 300 osób rannych lub zabitych. Żałoba w Rosji jest, flagi opuszczono do połowy masztów. Świat śle kondolencje. Amerykanie oczywiście tam świrują, że no, w Rosji, Kirby na konferencji mówi, no, w Rosji jest dużo opozycji, nie lubią rządów Putina. Te bardzo delikatne, podprogowe usprawiedliwianie tego zamachu, to chyba wtedy, gdyby się wydało, to już tak mówią, no, tak, tam są takie grupy, muszą być, nie, to taki zamach jest, proszę Państwa, zorganizowany przez kogoś bardzo, bardzo mądrego, inteligentnego, intelligence, to jakiś musiał być. A więc bestialstwo władz łotewskich jest no, niesamowite. Bo Rosjan trzeba nienawidzić. Nie wolno kwiatów składać. Gdzie? Ludzie naturalnie w odruchu, wiecie, bo ludzie zginęli, obywatele zginęli. Nie wolno. To jest jakiś koszmar, co tu się dzieje. Interpol zaproponował też pomoc w śledztwie, kto mógł dokonać tego zamachu. Rosjanie parsknęli śmiechem. Ja mówię, co oni parsknęli? Dlaczego? I się, proszę Państwa, przyjrzałem Interpolowi. To jest bardzo ciekawa organizacja. Okazuje się, że ona ma bardzo, bardzo stare korzenie. Interpol utworzony został 7 września 1923 roku. Nie wiedziałem, ale no, dużo faktów wychodzi w programie, musisz to wiedzieć. I proszę Państwa, jak każda organizacja ma swoich szefów. Tu jest szefem tego Interpolu, czyli tej międzynarodowej organizacji skupiającej 190 tam krajów, jednostki policyjne z danych krajów i mają swojego oficjalnego szefa od 1923 roku. Oczywiście zmieniają się kadencje i, proszę Państwa, rewelacja. Już Państwu czytam. Przynajmniej ten szef był ustanawiany od 1932 roku i na początku byli to Austriacy, ale proszę Państwa, w 1940 roku szefem Interpolu, czyli też szefem chyba polskiej policji wtedy Interpolu, był niejaki Otto Stenhouse. Do 1942 roku był to Reinhard Heydrich. To, proszę Państwa, niemiecki oficer, nazista, SS-man, który zmarł na skutek zamachu w Czechach. Później był kolejny, proszę Państwa, SS-man, Artur Nebe, SS-Gruppenführer, a do 1945 roku szefem Interpolu był Ernst
Kaltenbrunner, SS Obersturmbannführer. Proszę Państwa, to jest niesamowite. Fajna organizacja. Dlatego może Rosjanie się chichrali, że co wy tam możecie ustalić. I nie mówię tego bez powodu, bo przyszło mi do głowy coś szokującego. Zastanowiłem się kilka dni temu, dlaczego te pojazdy ukraińskie, które walczą z Rosjanami, mają biały krzyż na swoich pancerzach. Po pierwsze, taki krzyż był malowany, dosłownie taki, przez wojska hitlerowskie. Oczywiście jeszcze w tej zmienionej, ażurowej formule też, ale też Ukraińcy sobie taki krzyż dla koszmarnych żartów malują. Ale przede wszystkim, proszę Państwa, przede wszystkim, i ja nie wiem, czy to są nasze wartości, czy to jest nasza kultura, jak rozróżnić w tym momencie pojazd wojenny, jak ma rosyjski żołnierz rozróżnić pojazd wojenny od pojazdu sanitarnego, ewakuacyjnego, medycznego. Rozumiecie? Każdy pojazd wojskowy ukraiński ma się kojarzyć z pojazdem medycznym. Czyli jest wielkie prawdopodobieństwo, że Rosjanie odczulą się i będą nawet walili w pojazdy medyczne, a wtedy będzie można powiedzieć, Rosjanie atakują karetki. No nie wierzę, że innego symbolu nie było. No nie wierzę, proszę Państwa. No, jeżeli NATO aprobuje ten krzyż na pojazdach ukraińskich, no to albo jest głupie, albo było to specjalnie. Stawiam na to specjalnie. Fajny ten Interpol, fajną ma historię. Bo siedzibę to ma, proszę Państwa, we Francji, w Lyon. W tej samej Francji, której prezydent mówi, że trzeba wysłać chłopaków, wojska francuskie na Ukrainę. No to dlatego właśnie Rosjanie nie wierzą w to, że Interpol skutecznie pomoże. Jedyne co to może kontrolować, co Rosjanie wtedy wiedzą. Miedwiediew wysłał wyraźny sygnał, że wszyscy, którzy brali udział w tym zamachu, organizatorzy, wejdą na specjalną listę Rosji, że oni jakoś kiedyś dojdą, kto tego dokonał. A jest jeszcze kwestia, proszę Państwa, fabryk broni i amunicji, które Francja z Niemcami ustaliła, że będą budowali na terenie Ukrainy. Proszę Państwa, to jest sytuacja kuriozalna. Przecież i gdzie oni te fabryki chcą robić? Pod ziemią? To proszę Państwa, to są gigantyczne koszta. Ja rozumiem, że Trzecia Rzesza budowała fabryki pod ziemią i to bardzo szybko, był to czas wojny i one były trudno dostępne dla lotnictwa aliantów, ale coś mi się wydaje, że te fabryki krajów NATO, firm europejskich, one mają być tam bombardowane i będzie to, proszę Państwa, zamach na infrastrukturę może NATO. Może te fabryki będą żołnierze NATO, francuscy, niemieccy, brytyjscy, a może polscy ochraniać, osłaniać i co wtedy będą... Proszę Państwa, to się dziwne rzeczy. Tak ktoś na siłę chce Europę uwikłać w wojnę. Oczywiście skończy się to tragicznie dla nas, bo jesteśmy na pierwszej linii. Nie czujecie Państwo, że za nami są jakieś kraje, które tak wiedząc, że są za nami, nas popychają? Pamiętacie Państwo taki incydent, kiedy tutaj posłanka z Włocławka, Joasia Borowiak, wchodziła do jakiegoś gabinetu, pamiętacie? I tam ochroniarz nie chciał wpuścić ich do tego gabinetu. I ochroniarz próbował zamknąć drzwi. Ona stanęła w tych drzwiach. Ona ma tam gdzieś około 1,45 m mniej więcej wzrostu. A ten tłum ich kolesi napierał, żeby te drzwi otworzyć. W końcu ją ścisnęli. I ona krzyczy, nie pchajcie, nie pchajcie, nie? To ja mam wrażenie, że w tej sytuacji teraz jest Polska. Że gdzieś ktoś zza naszych pleców napiera do tej wojny, bo oni są bezpieczni. I to już może koniec na dziś. Jeszcze ogłoszenia parafialne. Na naszej stronie KWWRDIP, czyli w skrócie Ruch Dobrobytu i Pokoju, www.kww.rdip.pl
rdip.pl, nie żaden kom, tylko .pl, jest do pobrania formularz. To pierwsza linijka, lista udzielenia poparcia kandydatom na posłów do Parlamentu Europejskiego 2024. Klikamy w tę pierwszą linijkę i mamy tutaj taki pobierz. Jak klikniemy w to, w górnym prawym rogu zapala się opcja. Klikamy w tę opcję, mamy formularz, drukujemy, roznosimy po znajomych i wypełniamy. Proszę Państwa, zwracajcie Państwo uwagę, tu jest, ja wiem, że tu jest małe pole zostawione, ale to jest bardzo ważne, bo takie podpisy są potem nieważne. Imię i nazwisko, normalnie imię i nazwisko, nie trzeba dwóch imion, zwykłe imię i zwykłe nazwisko. W drugiej kolumnie mamy adres zamieszkania, jest podpowiedź zgodny z adresem z Centralnego Rejestru Wyborców, czyli tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie głosujemy zawsze, tam, gdzie, nie tam, gdzie jesteśmy zameldowani, czy tam przebywamy, tylko tam, gdzie jesteśmy do rejestru zgłoszeni. To przeważnie oznacza zameldowanie, w 95% przynajmniej. I żeby tu była ulica, numer, kod pocztowy i miejscowość. Bo niektórzy tylko piszą miejscowość. Jeżeli to jest jakaś na przykład wieś, czyli no Popowo, piszą Popowo i koniec. Proszę Państwa, nieważny, nieważny głos. Tutaj liczby porządkowej możecie nie wypisywać, bo potem można to uzupełnić. Ale to jest rubryka imię i nazwisko jest bardzo ważna, rubryka adres jest bardzo ważna, numer PESEL jest bardzo ważny, data udzielenia poparcia musi być wypełniona, no i własnoręczny podpis, choćby gryzmą. Możecie to Państwo sami wypełnić, ktoś Wam może dyktować te dane, a on się potem musi machnąć na koniec tylko, jak ktoś będzie miał ręce zajęte i będzie miał dyskomfort. I jak najwięcej tych podpisów. Już powinno być, proszę Państwa, mnóstwo podpisów zbierane. Na razie zbierajmy te podpisy, niebawem powiem, co dalej z tymi podpisami zrobić. Na razie zbierajcie jak najwięcej podpisów. Musimy mieć jako komitet wyborczy wyborców, jest zarejestrowany, było kilka dni temu o tym mowa, musimy mieć jak najwięcej podpisów. W tamtej akcji do Sejmu sporo zebraliśmy podpisów, dziś postarajmy się troszkę więcej i zbierajmy już od dziś, już od dziś. Rozwieźmy formularze po znajomych, kontrolujmy tych znajomych telefonami, ile mają, a potem je odbierzemy. Albo do każdego z osobna. Proszę Państwa, też tak bywa, że zawieziemy komuś formularz, a on się rozmyśla, bo mu przestraszą go, przestraszą go. Chroń swój PESEL albo coś w tym stylu. Ten PESEL jest w tysiącu miejsc, nie potrzeba w ogóle go chronić, to nic nie daje. Więc na wszelki wypadek, jak już zawieziemy komuś formularz, to niech on i jego rodzina też się podpisze, tak? Zabieramy tę kartkę, a on niech zbiera. Jak zapomni, czy się podpisał, niech się podpisze drugi raz, jak, dla pewności, żeby ten podpis nie zginął. A później powiem, co z tymi podpisami. To jest bardzo ważne. Jak nie będziemy mieli Komitetu Ogólnokrajowego, to znowu będą nami pomiatać ci, którzy w tej chwili rządzą. Oni, proszę Państwa, są tak zachłanni na te posady, że się w głowie nie mieści. A my musimy do Europarlamentu mądrych ludzi wprowadzić, którzy dadzą wsparcie tym nielicznym w Europarlamencie i będziemy w stanie przemówić do społeczności europejskiej, żeby opanowała swoich polityków, żeby zza naszych pleców nie krzyczeli wojna, 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 bo my jesteśmy wtedy ściśnięci jak Joanna Borowiak tymi drzwiami. To tyle na dziś. Zapraszam na kolejny odcinek. Żądamy uwolnienia Juliana Assange'a, więzionego niesłusznie w brytyjskim więzieniu. I proszę Państwa, bardzo ważne, błagam Was, paru wspaniałych ludzi przyjechało na weekend, ale to jest za mało. Tu jest numer kontaktowy, dzwońcie, żeby przyjechać do Włocławka jako wolontariusze. Mamy bardzo dobrą sytuację, ale boję się, bo tu wróg nie próżnuje. Ci z PiS, Lewica i PO prowadzą kampanię wyborczą. My możemy to nadrobić. Oni mają wsparcie telewizyjne. My możemy to nadrobić wolontariuszami. Dotrzemy do ludzi, przekonamy ich do sensownych idei. Błagam, przyjeżdżajcie do Włocławka. Jesteście bardzo potrzebni. Nawet na kilka godzin. Najlepiej by było już wziąć urlop i się poświęcić.
ale nie każdego stać, chociaż na kilka godzin. Zorganizujemy was tu, dobrą robotę wykonujecie. Ci nasi koledzy, koleżanki, którzy przyjeżdżają, no są zadowoleni. Jest dobry oddźwięk od społeczeństwa włocławskiego. Możemy mieć tę prezydenturę, a to jest niezwykle nam potrzebne do Europarlamentu i później. A jak nie przegramy wybory, no to sami jesteśmy już sobie winni. Dziękuję i zapraszam na następny odcinek.